Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Aaron Blue TV, a w dzisiejszym odcinku ze Star Wars Battlefront zagramy sobie w tryb łowy na bohatera. Jest to jeden z moich ulubionych trybów, jak grałem poza odcinkiem, to byłem najlepszy, tam miałem najwyższy wynik. No i też potem po grze, jeszcze w tych takich medalach, zawsze, tych, jak jest to podium, to byłem chyba na dwóch miejscach. Że najwięcej razy zabity bohater jako żołnierz i najwięcej zabitych żołnierzy jako bohater. Jest to naprawdę fajny tryb. Chodzi o to, że jest po prostu oddział żołnierzy i wy wszyscy jesteście tymi żołnierzami i po prostu strzelacie, jakby tutaj nie ma podziału na rebelię i chyba imperium, czy tam jest, nie wiem, ale generalnie o, fajnie. I generalnie chodzi o to, że... No właśnie, pokonaj bohatera, aby zostać bohaterem. Czyli musicie zabić bohatera, żeby stać się bohaterem. I jak zabijecie bohatera, to sami stajecie się bohaterem, no. I musicie zabijać wtedy żołnierzy. Generalnie musicie mieć jak najwięcej fragów. Tam na górze macie... Ja jestem po lewej. I tutaj na prowadzeniu. To jest po prostu wszyscy na wszystkich praktycznie. Znaczy jako żołnierze to jesteście w miarę, no na przykład wasz przyjaciel teraz jak staniecie się bohaterem z waszym wrogiem, no o to chodzi. Nie będę wam już tego tłumaczył bardziej. Dopadnij Hana Solo. Musimy załatwić Hana Solo. Prawie bym go załatwił. No właśnie, teraz ktoś zabił Hana Solo i staje się nowym bohaterem. Ale Smeren gra jako księżniczka Leia, to trzeba teraz dopaść księżniczkę Leia. Mi bardzo dobrze poszło na tej mapce na Tatooine. Każdy bohater jest w sumie dobry. Dobra, no chodźmy, dopadnijmy tą księżniczkę. Też chcę raz być bohaterem, żeby wam pokazać jak to będzie, jak to jest. No nie, z Luke'em jest najgorzej. Bo Luke to po prostu podbiega i ciacha wszystkich. Nie jest łatwo. Jak chyba teraz zginę, to sobie zmienię blaster na jakiś taki szybkostrzelny. Ale Luke nie może strzelać za to. Według mnie to chyba najlepiej się gra właśnie Skywalkerem. Kurczę, nawet nie zdążyłem strzelić, no. Nie dał mi okazji. Bym go załatwił. I znowu ten Alsmeran pokonał Skywalkera i teraz on. Tracking device has pinpointed the smuggler Han Solo near your location. Deal with him.
trzeba załatwić Hana Solo. Znaczy, ale Smerana, tak? No. Przewidziałem to. To teraz zmieńmy blaster na szybkostrzelny i naprawdę wam polecam coś takiego zrobić, jeżeli gracie z szybkostrzelnym blasterem. Jest na bohaterach o wiele łatwiej, bo wpakujecie im najwięcej kul w nich. Ja, no właśnie, i teraz ja zostanę bohaterem. Już zaczęli we mnie strzelać. Lepiej nie grać na otwartej przestrzeni. Lepiej się schować. Czekajcie. No i niestety zdjęli mnie, kurczę. Tak to się nie robi, niestety, no. Sorki, no. Mogłem lepiej. Ja nie ogarniam po prostu tych umiejętności tych bohaterów, co te rzeczy robią Lei. Ale i tak nie jest źle, może jak jeszcze raz załatwię jakiegoś bohatera i nim pogram troszkę, to nie będzie tak najgorzej. Już mnie załatwi, no. No wiadomo. Z Lukiem łatwo nie jest. Najlepiej walić w niego od tyłu, kiedy jest odwrócony do was plecami. Wtedy najwięcej obrażeń dostaje. Zaraz go ciachniemy. No i gdzie ten Luke Skywalker? No gdzie ten Luke? Gdzie ten Luke się podział? Super cool, pokonał. I kto teraz będzie? Han Solo. Z Hanem jest łatwiej już. Prawie bym go załatwił, kurczę, no. Prawie go załatwiłem. Dobra, teraz trzeba Leję dopaść. Leja i Han Solo to jeszcze nie jest taki problem. Najgorzej to jest, jak się gra Luke'em, znaczy jak się walczy z Luke'em, bo jak się gra Luke'em, to jest super. Wieżyczka przeciwpiechotna. No już, gdzie ta księżniczka jest? Tu jesteś, księżniczko. Trochę też oberwała z mojego działka. Widzicie właśnie teraz, tak jak prowadzi Elsmeran, to wtedy ja tak prowadziłem. Kurczę, no! Już mogłem go załatwić. Tak blisko, no. Tak blisko. Staro killer pokonał. Be on the lookout for the Jedi Skywalker. He has been spotted near your location.
fajnie. Sam się załatwiłem. Taka rada głupia, nie strzelaj w Jedi. Znaczy to jest taka mądra rada, nie strzelaj w Jedi. No a z drugiej strony, no to jak inaczej go załatwić? Ten strzał naprowadzający by się naprawdę przydał. Prawie bym ją pokonał, no. Nie wiem, który raz to mówię. Może następnym razem, w następnym meczu mi lepiej pójdzie. Skywalker has been defeated. Be on the lookout for the smuggler Han Solo. He has been spotted nearby. Może pójdę tędy? Sorry, że tak nie mówiłem nic, chyba się zamyśliłem. Ale dostał, przynajmniej. Dobra, lepiej się schowam. Nie udało się niestety jej dorwać. The princess has caused us a great deal of trouble. Our probe droid has located Skywalker. He is nearby. Be ready to deal with him. Chciałbym w tym meczu grać jeszcze Skywalkerem.
Byłoby fajnie. An underworld informant has revealed that the smuggler Solo is near your position. Not let him escape. A ciekawe, czy jest też wersja tego trybu druga, czyli że my jesteśmy rebeliantami i bohaterem jest na przykład, nie wiem, Vader, Boba Fett. To było fajne, tylko nie wiem, czy tak jest. Okej, to teraz zagramy jeszcze drugi meczyk. Zobaczymy, jak tam pójdzie. I w następnym meczu już chyba wbiję kolejną rangę. Kolejne kredyty na moje konto. Teraz proszę, grajmy Rebellion, no. Powinno, jeżeli... No widzicie, niestety nie ma chyba tutaj, wiecie, odwrotnego trybu. Ale ta mapa jest lepsza niż tamte jaskinie. W tej mapie o wiele lepiej mi pójdzie, zobaczycie. To właśnie na tej mapie mi tak wtedy dobrze poszło. Lecimy. Kosę jeszcze zmienię blaster, jak zginę. Dobra, okej, zdjął mnie, jasne. I teraz zmienię blaster na... Wtedy miałem ten blaster. Ja nie odpuszczę. No ale próbowałem, tak? Przynajmniej pewnie już tutaj się mi tego Luka nie uda dopaść. Już ktoś go dopadnie. No niestety, to już mi się nie udało go pokonać. Skywalker. Now we will crush this rebellion. An underworld informant has revealed
yourself that the smuggler Solo is near your position. Do not let him escape. Ja chcę być bohaterem, no. Kurczę, no. Our probe droids have located Skywalker. He is nearby. Be ready to deal with him. No, z Luke'iem już jest ciężej. Kurczę. Ale dużo mu zdjąłem. Prawie był mój. Znowu. O, tam piaskoczołg jabłów sobie jeździ. Schowam się, niech oni go troszkę osłabią. Już myślałem, że ja go zdjąłem. Szlak. No nie, się tak nie bawię, no. Ale cały czas mam jeszcze szansę. Gdybym ja był Luke'iem Skywalkerem, to bym im dokopał. Han Solo has met a fitting end. Scanners have tracked Princess Leia to your quadrant. Dobra, będę ją z góry strzelał. Czemu nie ja, no? Też w nią strzelałem.
Young Jedi Skywalker is near your location. Shoot on sight. Z Luke'em to ja już sobie na pewno nie poradzę. Dobra, jest zajęty, teraz mnie nie widzi. Kurczę, no czemu nie ja, no? Jakieś cheaty. Ale przynajmniej mam rangę 11, zawsze coś. Będę mógł sobie kupić strzał naprowadzający. Dobra, strzelam w niego teraz, jak jest odwrócony. Nie. Zaraz mnie dopadnie pewnie. I znowu mi się nie udało go załatwić, no. Chyba będę już grał tylko w ten atak AT-AT. Fajnie, zostały 4 minuty, to już na 100% nie wygram. No i znowu nie ja, czemu nie ja, no? Dobra, no. Trzeba go dopaść. Może poczekajmy, aż oni
trochę mu odejmą życia i potem dopiero wejdziemy do akcji. Trzy, dwa, jeden. Już myślałem, że kolejny ktoś zabije go. Jest! W końcu ja! W końcu ja, już tak czekałem długo. Yeah! Han Solo. Dobra. L1 to jest taka szarża chyba. Dobra, no. Ale i tak w sumie powiem wam, że nieźle. Nieźle, nieźle było. 8 to nie najgorzej. No i okej. Przegrałem. No i dobra. Ale przynajmniej raz załatwiłem bohatera. Jest ranga już 11. O, najwięcej obrażeń zadanych bohaterom. Ja jestem. Nieźle, no. Przynajmniej jestem tutaj. Kolejna ranga, 11. I troszkę już expa na początek. I ile kredytów? 407, nie najgorzej. Nie najgorzej. Czy będzie już mnie stać na strzał naprowadzający? Stać mnie. Dobra. I ręka tutaj zamiast... Może ręka... Może druga ręka zamiast torpedy jonowej będzie strzał naprowadzający. To by było na tyle. Jeżeli się wam odcinek podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i was wszystkich bardzo, bardzo pozdrawiam. Aaron Blue TV, cześć!